Cześć, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj 22 marca. Oficjalnie mogę powiedzieć, że rozpocząłem sezon. Także dzisiaj też testuję nowy nabytek. Tutaj widać wał łąkowy. Tam z tyłu pan Zbyszek jeszcze kupuje. Zaraz będzie bliżej, tutaj to wam coś więcej powiem. Jestem na łące, na której robimy co roku usługę. Jest około 50 hektarów w kawałku. Nawet może ponad. Tutaj zaraz wjedziemy za górkę, to wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda okolica za mną. A tutaj już powoli się pojawia na horyzoncie dalsza część pola. Jak możecie łatwo zauważyć, tutaj jest taka kępki, stara trawa. Z tego powodu, że co roku w programach jest w innym miejscu obszar, który ma zostać, który ma nie być koszony, i akurat jedziemy właśnie po takim obszarze, gdzie nie było koszone. I dlatego jest taka, jak możecie zobaczyć, stara trawa. Może powiem coś, w jakim celu w ogóle wykonuję zabieg wałowania. To jest to bardziej zabieg pod grunt, pod glebę, tak to ujmę, nie pod samą trawę, z tego względu, że ta łąka kiedyś była, jeszcze za czasów PGR-u, zostawiona w austryjskiej iwie. I teraz jest dosyć wilgotno i chcieliśmy spróbować, jaki efekt będzie po wałowaniu, czy poprawi się coś, gdy będziemy kosić, czy będzie po prostu lepiej, mniejsze wyboje. No tak na pierwszy rzut oka nie do końca jest tak, jakbyśmy chcieli, bo jednak no nie będzie takiego super efektu, wow, jakby to ująć, ale na pewno zawsze coś to daje. Widzę, że wał ugniata niewiele, znaczy się niewiele, no zawsze coś ugniata. Myślę, że jakby zrobić to z roku na rok, to by było coraz lepiej. Najlepiej to by było puścić talerzówkę, a potem wał, tylko jest w tym problem, że programy na to nie pozwalają. Tutaj praktycznie ledwo widać, nie wiem, czy będziecie w ogóle widzieli na filmie pasy, jak jeżdżę, bo sam czasami robię mijaki na łące, bo bardzo słabo widać, gdzie już jechałem, a gdzie jeszcze nie. Jedzie pan Zbyszek, tutaj macie drugi zestaw. Pan Zbyszek jeździ masę 36, 35, 80 koni, a ja 54, 40 stukonnym. Też możecie zobaczyć, pewnie zaraz będą hejty, że mam syf w traktorze i tak dalej. No ale niestety, dopiero wczoraj wróciłem z Krakowa, można powiedzieć już prawie, że w nocy. I no nie było kiedy, wolałem dzisiaj z rana już wyjechać w pole, przetestować, jak to będzie szło, a teraz się troszeczkę ociepliło, no to na pewno traktory też odżyją, jeżeli mogę tak to ująć. Co do samego zestawu, no to tak jak dawałem filmik, wał to nowy nabytek, jest to firma MCMS Warka. No takiej wielkiej filozofii nie ma w tej maszynie, więc też jak się spisuje, to może powiem w kolejnym sezonie, bo to dopiero, no mówię, wałuję może z godzinę, może trochę ponad. Nie wałujemy też całej łąki, bo tak jak wspomniałem, jest tutaj gdzieś około ponad 50 hektarów. Zrobimy takie, myślę, 20, może 30, nie wiem jeszcze ile w tym roku, i zobaczymy co dalej. Tutaj sorki za nagrywanie, bo tutaj mówiłem w wcześniejszych vlogach, nagrywam telefonem, a zapomniałem sobie w pole selfie-sticka. Myślę, że chcecie przynajmniej zobaczyć coś urywków z tego pola. I nagrywam dlatego, że chyba jutro będę woził obornik, a pan Zbyszek sobie przepnie traktor, jak skończy wukować, bo wiadomo, wukowanie idzie dużo szybciej, i będzie wałował pewnie, a ja sobie jeden traktor wezmę do ładowania gnoju, a tym, co teraz jeżdżę stukonnym masejem, będę woził obornik, ale będę woził obornik jeszcze metalfachem, starym rozrzutnikiem, z tego względu, że New Holland jest w remoncie, więc Fligl jeszcze nie będzie użyty. Co do remontu New Hollanda, bo też pewnie będą pytania, była remontowana skrzynia i skrzynia już jest zrobiona, tylko jeszcze dawaliśmy pompę do regeneracji, bo pompa lała, no i chwilę schodzi już z tą pompą, no ale w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie już pompa, czyli można tak, mogę strzelać, że pod koniec przyszłego tygodnia traktor będzie już złożony, w pełni sprawny po remoncie. Jeszcze New Hollanda czekają nowe opony z tyłu, więc kolejny wydatek, można rzec, że cały remont no trochę wyniesie tego traktora, ale już powiedzmy będzie tak doprowadzone do fajnego stanu. Tu jeszcze zaraz wyjedziemy na górkę, to zobaczycie dalszą część pola. Tu tak jak mówię, że takie dolinki są na tym polu. Ogólnie fajnie, bo nie ma takich halic dużych i dość dobrze się by tutaj kosiło, gdyby właśnie nie ta ostra skiwa, bo tłuczenie miłosiernie. Tak jeszcze jak jeździmy teraz wzdłuż, to jeszcze da się jeździć, ale gdybym chciał jeździć w poprzek pola,
No to chyba myślę, że bym stracił wszystkie zęby, bo no, dramatycznie jest, ale widzę, że troszeczkę jest wilgotno, bo na suchym by ten wał nie zdał egzaminu, to takie zadanie, jakie powiedzmy mu powierzamy, bo głównie ma wyrównać troszeczkę tą łąkę, ale wy pewnie nie będziecie widzieli tego na filmie, ale ugniata tam trochę, więc myślę, że coś tam będzie czuć, na pewno jakąś poprawę, różnicę. No, pan Zbyszek przede mną wukuje, tu też widzicie gorszy kowalek, co nie było koszone. Ogólnie trawa na tym polu, no to bez komentarza, to jest bardzo, bardzo słabe i można by tutaj otworzyć normalnie na podstawie tego pola zrobić jakiś atlas chwastu po prostu. Ale jest to usługa, więc robimy. Nie grymasimy. Tu jeszcze zaraz dojedziemy, to będziecie widzieli kawałek dalszego pola. Zobaczyć dalszą część pola, jak to wygląda. Co właśnie jeszcze do samego nagrywania. Mam kamerkę na głowę typu GoPro, ale tak jeszcze dzisiaj z telefonem. Ten weekend jeszcze muszę przebolec, a już myślę, że za niedługo kolejne filmy, kolejnym razem jak będę na gospodarstwie, to będę nagrywał już z kamerki z głowy. Więc ktoś pyta, czego następnym razem. No, ja na co dzień studiuję w Krakowie, tak jak często mnie pytacie. Dlatego na gospodarstwie jestem na weekendach. Teraz mam piątki wolne na uczelni, więc na pewno będę dużo częściej, będzie dużo więcej materiałów. Tych samych materiałów tam jeszcze pod ostatnim filmikiem, który, co mnie bardzo cieszy, dużo komentowaliście, dużo wyświetleń, bardzo fajnie. Tam pytaliście też o jałówki. Jałówki też wam pokażę. Też będę coś wrzucał nowych filmików obydla, ale dzisiaj taki szybki, krótki urywek z pola, jak to u mnie wygląda. Także dzisiaj myślę, że zwałowanie to będzie na tyle, no bo tu nie ma co więcej o tym gadać. No, też jest bardzo monotonna robota, 4 na godzinę. Tu wam mogę jeszcze pokazać, jaką masę wygląda w środku. Tak jak mówiłem, no jest sywno, ale tutaj sobie posprzątam pewnie na dniach. Nie było kiedy. Także to musicie zrozumieć, nie musicie pisać w komentarzach, bo jestem tego świadomy. Ale może także, jeżeli też jeszcze ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji, możecie zostawić dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Także zapraszam do zostawienia łapki pod tym filmem, to też mi pomaga w zasięgach. Też widzę, co wam się podoba. No i standardowo pytajcie w komentarzach, ja zawsze odpowiadam praktycznie na wszystkie komentarze, więc do następnego.